Dzień dobry, zapraszam Państwa na zwiedzanie naszego nowego budynku, który możemy się pochwalić, ponieważ ukończyliśmy właśnie inwestycję, trzecią inwestycję naszej uczelni. Właśnie ten nowy budynek pozwoli, aby Wyższa Szkoła Bankowa mogła mówić, że ma swój własny kampus. Zapraszam Państwa na przygodę i na zwiedzanie budynku naszej uczelni. Szanowni Państwo, zapraszam na wizytę po budynku Wyższej Szkoły Bankowej w Wrocławiu. Coś, co zrodziło się z wizji i z potrzeb. Wizji oczywiście naszych pracowników i władz uczelni, a jest odpowiedzią na potrzeby studentów, ale i także pracowników. Coś, co jest na wskroś nowoczesne, przyjazne i praktyczne, w odpowiedzi na potrzeby i na atrybuty marki, którymi chcemy się kierować. Zapraszam na wizytę. I proszę Państwa, nasza pierwsza sala, sala ćwiczeniowa. Sala na wskroś nowoczesna, wyposażona w klimatyzację, w projektor multimedialny. Sala, w której studenci w bardzo przyjaznych warunkach będą mogli prowadzić swoje zajęcia. Budynek został zaprojektowany w innowacyjnej technologii BIM, w której działamy już od kilkunastu lat. Cały projekt oparty został na trójwymiarowym modelu, w którym projektowaliśmy jako cały wielobranżowy zespół. Kolejna sala, laboratorium do tłumaczeń symultanicznych, gdzie studenci kierunków filologicznych będą mogli doskonalić swoje umiejętności językowe. A teraz zapraszam do naszego laboratorium komputerowego. Takich laboratoriów na terenie naszego obiektu mamy 11. Oczywiście one są przygotowane w odpowiedzi na potrzeby rynku, aby studenci mogli doskonalić w nich swoje umiejętności informatyczne. Szanowni Państwo, kolejna sala, nasze laboratorium komputerowe z bardzo nowoczesnym sprzętem, gdzie studenci będą mogli doskonalić swoje umiejętności informatyczne. Koncepcja architektoniczna opierała się na tym, by stworzyć budynek, który będzie wpisywał się w istniejące otoczenie oraz przemysłowy charakter dzielnicy Wrocławia, w której się znajdujemy. Chciałoby się powiedzieć zielono mi. Ale nie, tak na poważnie to laboratorium, kolejne nasze laboratorium, tym razem laboratorium do wirtualnej rzeczywistości. To za mną, to green screen. Tutaj studenci będą doskonalić swoje umiejętności w tym zakresie. Koncepcja budynku została oparta na przejrzystości formy, zrozumiałości, klarowności i jasności układu przestrzennego. Bardzo zależało nam na tym, by budynek był przede wszystkim technologiczny, zarówno w kontekście architektonicznym, konstrukcyjnym oraz pod względem wykonawczym. Witam w miejscu obsługi studentów. Jesteśmy akurat w dziekanacie studiów licencjackich. To miejsce, gdzie studenci uzyskają wszelką pomoc. Ale to nie jedyne miejsce. Oprócz tego dziekanat studiów magisterskich, dział obsługi finansowej studenta, czy też Centrum Języków Obcych. To wszędzie tam, gdzie studenci nasi będą docierać i gdzie zapewne spotkają się z miłą i sympatyczną obsługą. Kiedy pierwszy raz pojawiałam się na budowie, zobaczyłam starą halę, która nadawała się do rozbiórki. Chcieliśmy wprowadzić charakter przemysłowy również do wnętrza, czego wynikiem są lampy odzyskane z rozebranej hali. Ekonomia, zarządzanie, socjologia – to
to przedmioty, które będą prowadzone w trakcie wykładów. Wykładów w takich oto salach wykładowych, gdzie wykładowcy z dużym zaangażowaniem będą się dzielić swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, czegoś, co z chęcią studenci będą słuchać. Czas procesu projektowego zależało nam na tym, by myśleć przede wszystkim wszechstronnie. Dlatego też obiekt nie posiada żadnych barier architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami. Jeżeli mówimy o salach wykładowych, w której jesteśmy, to takich sal mamy 4, gdzie 180 studentów jednocześnie może wysłuchiwać wykładu. Drodzy Państwo, to już koniec naszej wycieczki. Wycieczki w budynku, który ma ponad 8300 m2, który ma ponad 300 okien, który ma ponad 100 drzwi, kilometry kabli, kilometry kafelek położonych na ścianach. To wszystko dla rzeszy około 2500 studentów. To dla pracowników administracyjnych, którzy będą w przyjaznych warunkach mogli tutaj świadczyć wszelkie usługi. Ale drodzy Państwo, przed nami też okno. Nie jest to okno na świat. To przejście do drugiego etapu tego budynku, etapu, który mam nadzieję jak najszybciej przed nami.